get your monkey running. Hey, down on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode in your face. So you want to be a professional driver? Feeling on earth. I'm Vaughn Gittin Jr., former the D champion. There's this race coming up, and I want you to enter. It's not easy, bro. I've borrowed this GTR for you. It's got some serious parts on it. Now we got a race car. Before you race, you gotta get some practice. Let's rock. Let's rock. Siemano, tutaj Maciek Gamp40, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Shifta 2. Czego Shifta 2 wybrałem? Zaraz powiem. Na początku trzeba się ogarnąć w sensie sterowania, ponieważ no pół roku Kolinka robi swoje niestety. Shifty 2, dlatego że z nowszych szkolników tych Need for Speedów mam praktycznie wszystko zrobione. Praktycznie wszystko przeszedłem. Shifta 1 zrobiłem. A tak pomyślałem, że fajnie by było przejść wszystkie shifty. Znaczy, wszystkie Need for Speedy. No tak naprawdę wszystkie Need for Speedy sprzed 10 lat minimalnie mam zrobione, oprócz Undergrounda do końca. No i jeszcze trzeba będzie Undergrounda 2 do końca i Undergrounda jeszcze 1. Także to trzeba będzie zrobić, no i jeszcze te starsze oczywiście, niektóre trzeba będzie pozaliczać, bo nie mam mam zrobionego tylko Hot Pursuit 2. Pursuit, tak? Pursuit. Nieważne. Na razie mamy Shifta 2 i na tym się skupimy. Dlaczego jedziesz w kabinie, Maciek? Ponieważ o ile w Kolinku ta kabina była obskurna, wyglądała jak wyglądała i była po prostu brzydka, to tutaj wygląda to naprawdę ładnie i dlatego wybrałem sobie kabinę właśnie, a nie za samochodem. Dobra, keep pushing. I tutaj naprawdę, tutaj już trzeba też szaleć z pedałami. Nie ma tak łatwo. Tutaj bym powiedział, że jest bardziej symulacyjna gra aniżeli Kolinek. Naprawdę jest troszkę trudniej. Więc no będzie niezła jazda. Zatem na początku trzeba też ogarnąć kierownicę, bo to też nie jest tak łatwo. Też jadę na kierownicy. Mimo że Need for Speeda ja tradycyjnie przechodziłem na klawirce, to tutaj oni o dziwo chcą jechać na kierownicy. Więc spokojnie, ja lubię tak ostro jeździć. Co? Paliwo cię będzie kosztować, co? Dobra. Czy uda nam się wbić? Cokolwiek wyżej? No, wbijemy 1-2. Not so bad for a beginner. Okay, we're gonna lock in your settings for the race. Dobra, mamy teraz ustawienia. Nie chcę modelu doświadczonego, chcę normalny, bo nie chcę zbytnio szaleć. I tak chyba będzie dobrze. Dobra, teraz mamy wyścig na tym samym torze, tylko że z 8 przeciwnikami będziemy jechać. Wyścigi nas kształtują na dobre i na złe. To my Miller. Sick! This is a nice turnout. We got some Porsches, some Corvettes. Couple of GTRs, some real track day weapons out there. So finish strong and you'll earn enough to buy your own car. A więc jedziemy. All right,
This is it, man. Go get him. Jasne. O, sexy. Dobra, ludzie odchodzą, my jedziemy. Bez przesady. Dobrze. Na ile mi samochód pozwoli, na ile sam sobie pozwolę. Nie ma zajeżdżania drogi. O jasne, ale jak mi się wpyża przed maskę, no to chyba trzeba go staranować, nie? Sam się narzucam. Sorry. Ajajajajaj, skręć mocno. Ty dziadu! Widzicie jaki fiut? Wypyżyć, najlepiej wypyżyć, tak dokładnie. Najłatwiej po prostu wypyżyć z trasy. A propos tych strzałek, ja chcę te strzałki zestawić, bo to jest ta rzecz, która mi naprawdę w tych shiftach pomaga. Wiem, że macie pewnie noob, ale ja nie chcę być hardcorem, jechać bez strzałek, naprawdę, jakoś mnie to nie jara. Mimo, że rzadko jadę dokładnie po strzałkach, to w jakiś sposób mi te strzałki pomagają. I naprawdę lepiej mi się jeździ, więc strzałki zostają. To dziad, widzicie, wywalił mnie i teraz się wepchnął na moje miejsce. Chamsko. Wiem, chcę tego Dekla wyprzedzić, ale mi się nie uda, widzę, więc dodaję czwarty. A chciałem być trzeci, przynajmniej. Dobra. Dziękuję. Poziom trudności biorę łatwy, model prowadzenia, jak już mówiłem, będzie normalny. I tak myślę, że będzie dobrze. Można będzie to potem zmienić, ale ja chcę na łatwy jechać. Nie bądźmy zbytnio hardkorowi. Mamy co? Woxa, Seata, Siona, Hondzie i Fordzia. Zaraz sobie patrzmy. Hamowanie dobre, prowadzenie dobre. A to? Sad by się wydawał najlepszy. Biorę im Seata. Jup. Good choice, man. This is where it all begins. From here, you have the chance to do all kinds of racing. If you want to reach the top, first you have to make a name for yourself at the grassroots level. Try out different disciplines, like time attack or drifting. And soon you'll be ready for the GT3 or the Works Race Series. If you succeed there, you'll be ready for a seat in the GT1 World Championship. See these cool posters? They all hold events. And the numbers on each show the driver level you'll need to enter. You're starting at level 1 with entry-level modern D cars. By the time you hit level 16, you'll be a full-on GT1 World Championship driver. I think you've got some real talent. Let's see how far you can take it. All right, it's time to pick a race and get out there. Ale to zaczniemy w kolejnym odcinku, także jeżeli wam się podobało, to zalapkujcie w górę, jeżeli czekacie na kolejne odcinki już niedługo, to zasubskrybujcie mój kanał, a jeżeli macie jakieś pomysły bądź coś, to piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy zaczniemy współczesne D. Nara.